Rozdział szósty. Teraz mówi masa. Kiedy w 2003 roku powstawał serial Alfabet Mafii, rozmowa z masą była nie lada przedsięwzięciem logistycznym. Kluczyliśmy od miasta do miasta, zmienialiśmy miejsca i terminy spotkań. Reguły dyktował Jarosław S., musieliśmy się całkowicie podporządkować. Gra toczyła się przecież o życie najważniejszego w Polsce świadka koronnego, i Nie mogliśmy przez nierozważne zachowanie narażać go na niebezpieczeństwo. Dziś Masa uniknie opanowodu perfekcji, zatem zorganizowanie spotkania z nim przebiega znacznie sprawniej. Wtedy spotkaliśmy się w Hamburgu i Berlinie. Przed kamerą alfabetu mafii Masa czuł się swobodnie, ale podczas nagrań występował w kominiarce. Dodatkowy warunek, podczas montażu trzeba mu było zniekształcić głos. Najpoważniejszym problemem organizacyjnym okazał się dla naszej ekipy wybór pokoju hotelowego w Hamburgu, gdzie rejestrowaliśmy jedną z rozmów. Ma się wyjątkowo nie przypadł do gustu apartament, który mu zarezerwowaliśmy. Nie podobały mu się meble w stylu Ludwik XVI, a szczególnie zabytkowy zlew. Taki zlew to miałem pod celą, a stare meble w domu rodzinnym w Pruszkowie, komentował wyraźnie niezadowolony. Nie chcę żadnych złotych klamek, tylko wygodny, nowoczesny apartament, pouczał. Humor wyraźnie mu się poprawił, gdy w przerwie pomiędzy nagraniami nadarzyła się możliwość wyskoczenia do miasta na szybkie zakupy. Jarosław S kupował buty dla syna, a my, mimo że mieliśmy być w zasięgu jego wzroku, wymknęliśmy się na wyższe piętro domu towarowego. Tak się zdenerwował naszą niesubordynacją i wyłączonymi komórkami, że kupił buty dwóch różnych par. Dzieciaki jesteście, zrugał nas, gdy już się odnaleźliśmy. Mieliście robić za moją ochronę, a za fatałaszkami latacie, żartował po chwili Dobruchany. Oto obszerne fragmenty tamtych rozmów z Jarosławem S. Nie od razu o mafii. Dlaczego spotykamy się w Hamburgu? Ze względów bezpieczeństwa. Ale pan lubi to miasto, zdaje się. Tak, bo kiedyś tu mieszkałem. Czy to tutaj po raz pierwszy nałożono na pana kajdanki? Jeśli chodzi o zagranicę, to tak za moje siłowe poparcie Polaków w pewnej bójce z turkami. Co pan robił w Hamburgu? Czym się pan wtedy zajmował? W 1984 roku przyjechałem tu do pracy. Okradałem niemieckie sklepy. Byli już tutaj moi koledzy z Pruszkowa, którzy też przyjechali do pracy no i mnie wciągnęli. Tłumaczyli: kradnij i bierz sobie to odszkodowanie wojenne. Kradłem alkohol, papierosy, skóry. Wszystko co było fajne i miało dużą cenę. Po roku pojechałem do domu, ponieważ urodził mi się syn. Jak wyjeżdżałem z Polski, żona była w czwartym miesiącu ciąży i po prostu było mi ciężko tutaj żyć bez rodziny. Zwłaszcza nie widząc syna. Ja jestem bardzo rodzinną osobą i człowiekiem, który dba o rodzinę. W zasadzie można powiedzieć, że żyję dla rodziny. Jak pan wychowuje swoje dzieci? Jestem przekonany, że dobrze. Moje dzieci wychowują się jak inne, normalne dzieci. Swoją rodzinę zawsze trzymałem z dala od gangsterskich spraw. Jest Pan wobec nich wymagający? Sprawdza zeszyty, kontroluje czas, kiedy wracają do domu po jakiejś imprezie? Tak, oczywiście. Moje dzieci studiują. Także musiały być kontrolowane przeze mnie, jeżeli doszły tak wysoko. Jakie studia wybrały? To tajemnica. Ma Pan tremę przed naszą kamerą? Nie, nie mam tremy. Występowałem już przed taką kamerą. Konstruowaliśmy program Queen of Poland i nabyliśmy taką kamerę za 50 tysięcy dolarów z Wojciechem P. Przedsiębiorca budowlany, uważany za człowieka Pruszkowa. Podczas procesu tzw. zarządu gangu, uniewiniony z braku dowodów, przypis autora. Później daliśmy ją Jackowi Rzet, który skonstruował program Top Canal. Pan, zdaje się, też coś próbował z telewizją. Zielone bingo? Co to miał być za interes? Pomysł przywiózł ze Szwecji wspomniany już Wojciech P. Tam telewizyjne bingo jest bardzo popularne. Jest to konkurencja dla Lotto. Pomyśleliśmy, żeby wprowadzić to do Polski. P. pozyskał inwestorów na to przedsięwzięcie, którzy dysponowali sporą gotówką. Oczywiście był rozpisany cały biznesplan, kupione licencje. Zrobiliśmy w Katowicach koncert pod hasłem Graj w Zielone w spotku, gdzie przyjechał DJ Bobo i inne sławne zespoły z top listy europejskiej. Ten koncert kosztował nas 13 miliardów starych złotych. Później zaczęliśmy już rozkręcać studio, w którym ta gra telewizyjna miała być prowadzona. Wtedy nogę podstawił UOP. W jaki sposób podstawiono nogę? Założono nam obserwacje i torpedowano nasze poczynania. Takie osoby w zarządzie jak Masa z kiełbasą od razu dyskryminowały to przedsięwzięcie. A czy nie pojawiało się tam jeszcze jedno nazwisko jakiegoś reżysera? W zarządzie nie pamiętam, natomiast dobrze nam znany reżyser Tadeusz Tarkowski przyprowadził pana Ciciszwilego, który miał zająć się realizacją programu Zielone Bingo. Jak to z Pruszkowem było? Jak pan trafił do grupy pruszkowskiej? Po znajomości czy w drodze naboru? Byłem silny i sprawny. Wojtek K, kiełbasa, wziął mnie jako swojego ochroniarza. Wcześniej trenowałem w siłowniach. Kim pan był w gangu? Jaka była pana rola w grupie? Byłem szefem bojówki pruszkowskiej, zresztą najsilniejszej w Polsce. Bojówka to grupa ludzi, która siłowo załatwia różne problemy. Ilu ludzi dla pana pracowało? Parę set osób. Miałem od tak zwanego zarządu zielone światło na robienie różnych interesów, które wiązały się z pozyskiwaniem kasy dla grupy pruszkowskiej? Znał pan starych gangsterów, takich jak Barabasz? Ciężko było nie znać tych ludzi, mieszkając w pruszkowie. To były legendy, bogaci faceci, którzy poruszali się dobrymi autami i mieli zawsze pieniądze. Stąd człowiek patrzył za zdrością i z nadzieją, że kiedyś będzie taki sam. Jaka była pana pierwsza gangsterska robota? To była napaść na tira z kontrabandą. Pierwsze jakieś takie duże pieniądze zarobiłem w 1990 albo w 1991 roku. To było 960 tysięcy dolarów. Ukradliśmy wtedy z kiełbasą dwa traki Prince'ów. Dostałem działkę 125 tysięcy dolarów. Skąd wiedzieliście, że jedzie kontrabanda, a nie legalny towar? Ja i kiełbasa mieliśmy dobrych informatorów, którzy dostawali działkę za wystawienie takiego transportu. Ludzie, którzy zajmowali się kontrabandą mieli przecież swoich kolegów, którzy niekoniecznie mieli pieniądze na taką inwestycję, ponieważ trzeba było mieć ponad 100 tysięcy dolarów, żeby sprowadzić traka z papierosami. Ale dzielili się z nami takimi informacjami i mieli już potem na traka. Co było po tirach? Legalizowaliśmy kradzione samochody. Z tego co pamiętam było około 300-400 takich samochodów. Potem były haracze, różnego rodzaju wymuszenia. Ja nie miałem prawa decydować o tym co grupa ma robić. To Wojtek K i Starzy Pruszkowcy mieli wtedy takie prawo. Ile pan zarabiał dla grupy Pruszkowskiej w ciągu miesiąca? To były duże pieniądze, ale nie potrafię określić sumy. W setkach tysięcy złotych czy w setkach tysięcy dolarów, oczywiście, wyłączając lata 1998-99, gdzie zarobki były odpowiednio większe, ponieważ mieliśmy też zyski z maszyn do gry. Jak dzielono potem te pieniądze? Ile pan dostawał? Ja dostawałem połowę tego, co utargowali kapitanowie grup. Natomiast 50% mojej garzy dostawali starzy pruszkowscy, przy czym znaczna część dochodów szła na kampanię wyborczą i finansowanie pewnej partii. Jaki? Oto mnie nie pytajcie. Kto to są starzy pruszkowscy? Jest to zarząd Pruszkowa. W jego skład wchodzi dwóch braci D, czyli Malizna Iwańka, Andrzej Z. Słowik, Zygmunt R. Raźniaczek, Ryszard S. i Janusz P. pseudonim Parasol. Skąd taka wysoka pozycja tych ludzi? Czym się zasłużyli? Zarząd to chyba mózg całej grupy? Myślę, że ich zasług trzeba szukać w historii, w ich przeszłości. Nikt w świecie gangsterskim nie jest poważany, jeżeli nie siedział w więzieniu i nie ma kryminalnej przeszłości, bądź nie jest jakiś wyjątkowo silny, bądź wyjątkowo inteligentny. Nie powiedział pan o Pershingu? Czy on nie był szefem grupy Pruszkowskiej? Pershing zajmował się hazardem. Trzymał ruletki, trzymał wyścigi konne i to już promowało go do tego, żeby doszedł do zarządu. Był osobą ważną, liczącą się w mieście i na tej zasadzie doszedł do zarządu. Kiedy i jak doszło do stworzenia grupy pruszkowskiej? Początek zawiązania grupy pruszkowskiej miał miejsce w 1989 roku, kiedy nastąpiło poluźnienie systemu, wówczas jeszcze milicyjnego. Wtedy każdy gangster mógł pluć na policjanta. W więzieniach było jak w sanatorium. Stąd, jeżeli pokazała się możliwość zarobkowania, była taka swoboda. Od razu w tę możliwość weszła grupa pruszkowska. Wtedy w Warszawie liczył się Pruszków, więc do ludzi z Pruszkowa doszli ludzie z Warszawy. Stąd nazwa Grupa Pruszkowska. Jak do tego doszło, że później o Pruszkowie głośno było w takich miejscach jak Szczecin, Trójmiasto, Lublin przecież tu daleko od Warszawy. Tak, ale byliśmy pierwsi, którzy zbudowali silną strukturę. Jak wyglądała ta struktura? Zarząd i kapitanowie, którzy byli szefami podgrup. Ci kapitanowie kontrolowali mniejsze grupy, którymi kierowali kapitanowie odpowiednio niższej rangi. Czyli struktura była taka: zarząd był na górze, ja byłem kapitanem pierwszej rangi, czyli szefem podgrupy. I w skład mojej podgrupy wchodzili szefowie mniejszych podgrup, i tak dalej, i tak dalej w dół. To była struktura bardzo przypominająca strukturę wojskową. Wzorowaliście się na włoskiej mafii? Nie, to samo przyszło. Taki podział, taka struktura sama się wyrysowała. W jaki sposób Grupie Pruszkowskiej udało się podporządkować lokalne gangi, np. w Szczecinie albo w Trójmieście? Zastraszyliście ich, czy dawaliście premię? Byliśmy silni. Bardzo pomagali nam dziennikarze, którzy pisali o nas. Mieliśmy dobrą prasę. W pewnym okresie doszło do takiej patologii, że każdy, kto prowadził jakiś biznes, Jakąś firmę, mniejszą bądź większą, chciał mieć członka grupy Pruszkowskiej w zarządzie, bądź gdzieś koło siebie do dyspozycji. Przy różnych spotkaniach, rautach i ogniskach chwalono się związkami z Mafią Pruszkowską. To była moda. Każdy chciał być podporządkowany pod grupę. Nikt nie chciał wojny. A ci, którzy już taką wojnę przeżyli, to nie chcieliby drugi raz tego przeżyć. Te grupy z miast wojewódzkich przychodziły do Was z prośbą, żebyście wchłonęli je do siebie, czy też Wy do nich chodziliście. To było różnie. Czasami przychodzili sami, mówili, że chcą współpracować, zatem uprzedzali nasz, no nie atak, ale nasze działania związane z przejęciem danego miasta. A były też sytuacje, kiedy jeździliśmy dużą grupą, czyli bojówką Pruszkowską, i robiliśmy specjalnie taki sztuczny dym. Rozkręcaliśmy jakieś awantury, i w konsekwencji naginaliśmy lokalnych szefów do współpracy z Pruszkowem. Czy w grupie obowiązywał jakiś system nagród? Kiedy ktoś był bardzo skuteczny w swoich działaniach, przynosił dużo kasy, czy dostawał za to jakieś profity? Nagrodą było zadowolenie starych. Natomiast każdemu, kto zarobił coś dla grupy, należała się działka jak psukość. Na czym pruszków zarabiał największe pieniądze? Na haraczach, wymuszeniach i narkotykach z Kolumbii. Jak nawiązaliście kontakt z Kolumbią? Kraj odległy, jakby nie było. Owszem, ale kontakty były. Nie chciałbym o tym opowiadać, bo to jest ciągle przedmiotem śledztwa i wiąże mnie obowiązek zachowania tajemnicy państwowej. Ale czy grupa dała sobie sama radę, czy też musiała prosić o pomoc na przykład kogoś, kto się obracał w biznesie albo w polityce? No właśnie tu chodzi o świat polityki. I te kontakty były już wcześniej między grupą a politykami. I ktoś za ten kontakt dostał spore pieniądze. A później ten kontakt się rozwinął. Kto jeździł do Kolumbii po narkotyki? Przeważnie Słowik. Przy pierwszej partii razem ze swoją żoną Moniką stanowili zastaw. Byli zakładnikami. Gdyby towar wpadł z winy grupy Pruszkowskiej, oboje zostaliby zabici. Ale chciałbym być takim zakładnikiem. To było spędzanie czasu w ekskluzywnym hotelu i zabawa. Zakładnik? No to brzmi groźnie. Prawda jest taka, że nasi byli uczciwi wobec Kolumbijczyków, ponieważ śmiertelnie się ich bali. To był nowy rynek dla mafii kolumbijskiej i pierwszy transport przyszedł bez żadnych kłopotów i później już było na słowo. No a wpadka Juraty? Statek, na którym w 1993 roku próbowano przemycić do Polski 1200 kg kokainy. Przypis autora. W tamtym czasie też ktoś był w Kolumbii jako zakładnik? Nie, ale to było raz. Natomiast nikt nie liczy tego, ile razy prochy weszły do Polski. Mogli sobie na utratę takiej Juraty pozwolić. Nie szukano winnego? Przecież stracono ponad tonę kokainy. Miotali się trochę i Kolumbijczycy, i nasi, ponieważ to była bardzo duża kasa. No ale co? Pomiotali się i przeszli do codzienności. Prasa donosiła o tajemniczych zjazdach gangsterskich. Spotykaliście się podobno raz w sopocie, raz w Zdrojach, innym razem w zakopanym. Dzieliliście Polskę na strefy? Były to bardziej wyjaśniające spotkania niż dzielące na strefy. Tu nie było czego dzielić, bo Polska była Pruszkowska. A co sobie wyjaśnialiście? Kwestie problematyczne w danych miastach, szczególnie wtedy, gdy dochodziło do konfliktów interesów grup lokalnych i Pruszkowa. Na przykład w Gdańsku starliśmy się z grupą Nikosia, ponieważ nie podobał nam się jego pomysł na gangsterkę. On chciał zarabiać, nie dzieląc się z nami. No i wtedy słowik nabliżał Nikodemowi, ale zamiast rozwiązania problemu ściągnęliśmy sobie na głowy policję. Posypały się aresztowania, m.in. Pershing trafił wtedy na 4 lata do więzienia. Z kolei w Lublinie, zamiast rozmów przy gangsterskim stole, doszło do strzelaniny z grupą cygańską, która próbowała rządzić tym miastem. Czy na tych zjazdach bywali ludzie z Wołomina? Ludzie od dziada? Ludzie z Wołomina bywali, natomiast ludzie od dziada nie. A jaka jest różnica między Wołominem a dziadem? Czy to nie był lider tamtej grupy? Nie. Dziad to dziad. Do niego należały ząbki i dziad się bronił przed Pruszkowem. Natomiast Wołomin współpracował wcześniej z dziadem, a później z Pruszkowem. To był taki pakt o nieagresji, jeśli chodzi o grupy przestępcze. Wołominem kierowali wtedy Lutek A i Maniek K. Czy dziad przypadkiem nie robił kiedyś interesów z Pruszkowem? Robił i dlatego, że nie spisał się przy tych interesach, Pruszków go zaatakował. I co on na to? No, historia pokazała. Bronił się. Dosyć skutecznie, bo żyje do dzisiaj. Dziad zmarł w 2007 roku w więzieniu w Piotrkowie Trybunalskim. Przypis autora. Natomiast nie można tego powiedzieć o jego bracie, który poległ. Nie uważał na bezpieczeństwo. A czy to nie było przypadkiem tak, że wojna poszła o pana i o kiełbasę, bo łupiliście kontrabandę, która należała do hamburskich przemytników i o to, że właśnie ci z Hamburga powiedzieli damy kasę po to, żeby odpalić masę z kiełbasą? No, macie dobre wiadomości, tylko że my działaliśmy w określonych strukturach i napadaliśmy w grupach i za to był odpowiedzialny cały pruszków. Natomiast to się zbiegło w czasie wyjście z niemieckiego aresztu wieżka N, czyli brata dziada, z oszustwem dziada w stosunku do grupy pruszkowskiej. Nieporozumienie było tego typu, że wjechały traki z alkoholem do dziada, a za nimi policja. Dziad potem twierdził, że ogon przyciągnęła Grupa Pruszkowska, ponieważ to ona kradła te traki i mu sprzedawała. Grupa Pruszkowska twierdziła, że dziupla dziada już była na tak zwanym policyjnym podglądzie. No i oto poszła pierwsza fala nienawiści do dziada. Prasa pisała o wzajemnej nienawiści Persinga do dziada. Tak samo się nienawidził Wańka z dziadem, Ryszard S. z dziadem. O Persingu się pisało, bo to był człowiek medialny. Wańka to jest chyba jakaś znacząca postać, może mało medialna swego czasu przed procesem Pruszkowskim. To bardzo inteligentny facet, który stał z boku, ale robił swoje. Był od wydawania rozkazów? Rozkazów raczej nie wydawał, ale w pewnym momencie dołączył do tak zwanego zarządu Pruszkowa, ponieważ wiedział, że jak nie dołączy, to zginie. To był solista, indywidualista, a wtedy nie było już miejsca dla takich. Interesy robiło się tylko w grupie. Gdyby się nie podporządkował, to starzy Pruszkowscy by go zaatakowali. Tak jak zresztą wszystkich. A jego brat, Malizna? A jego brat, w odróżnieniu od Wańki, trzymał z Pruszkowem już dużo wcześniej. Okradał z fabryki srebra, urzędy wojewódzkie z kartek benzynowych. To przynosiło krociowe zyski. A Ryszard Esz? Jak do nich dołączył? To facet z tej samej bajki o srebrze i kartkach benzynowych. Żaba też był kimś ważnym? Żaba odsiadywał jakieś wyroki za kradzieże. W więzieniu poznał się ze starymi Pruszkowskimi. Ja go znam z libacji alkoholowych z początku lat 80. Później brał udział w interesach mafii rosyjskiej. Nie należał do ludzi, którzy kierowali grupą, ale miał duży szacunek i duże poważanie. Od 1995 roku był mocno związany z rymbałkiem. Już miał swoją grupę w Aninie i był barwną postacią gangsterską. Po aresztowaniu rympałka, żaba był moją prawą ręką. Kto był najbardziej bezwzględny? Dopóki nie wyszedł parasol, to tam nie było okrutników. Nie mieli chęci się zabijać. Dopiero z biegiem czasu narastała taka agresja, nienawiść do innych ludzi, do konkurencji. Kto był mózgiem gangu, taką osobą najważniejszą, której się wszyscy słuchali, której się bali? Wszystkie polecenia były wydawane kolektywnie przez zarząd. Ale niekwestionowanymi mózgami byli jednak Zygmunt R., pseudonim Raźniaczek, i Słowik. Jak to się stało, że Słowik, fryzjer ze Stargardu Szczycińskiego, znalazł się na samym szczycie, czyli w zarządzie? Słowik dużo siedział w więzieniu i tam poznał Zygmunta R. Przyjechał później do Warszawy i razem robili interesy i włamania. Słowik wszedł do grupy właśnie dzięki Raźniaczkowi. Bardzo podobnie jak ja przy kiełbasie. Z tym, że on dużo szybciej awansował, bo należał do tak zwanych okrutników, chodził z pistoletem i szybko strzelał. Dla niego zabić człowieka to jak splunąć bezwzględny, wyrachowany i wredny. To on właśnie umożliwił grupie Pruszkowskiej zabicie Pershinga, ponieważ jego była narzeczona, wystawiła Pershinga. To on był egzekutorem w Gołębniku, gdzie zginęło trzech ludzi od dziada. Zabił też Poltka, czyli ochroniarza wieśka N, wariata. Ten człowiek ma wiele krwi na rękach. To wersja masy niepotwierdzona w ustaleniach śledczych i procesowych, przypisał autora. Czy ludzie się bali starych pruszkowskich? Panicznie. To są żywe legendy. Na przykład w Pruszkowie panicznie się bano bandy barabasza. Do tej bandy należał parasol. Była opinia, że to jest twardziel na niespotykaną skalę. Chodziła taka pogłoska, że przez trzy lata głodował w więzieniu. Ze 120 kg schudł do 48 kg, Nosili go nawet w kocu na spacer. Natomiast przypominam, że to był okres, kiedy męczono takich ludzi w więzieniu. Administracja więzienna kazała wpłynąć na to, żeby on dał w końcu głos, żeby przemówił, ponieważ milczał, udając chorego psychicznie. Były takie sytuacje, że współwięźniowie gasili na nim papierosy, bili go członkami po twarzy. On to wszystko przetrwał i był twardzielem, chociaż każdy w jego sytuacji byłby już wówczas celem wyrzuconym poza nawias subkultury. Czy tak przez lata potem traktował swoich ludzi? Poniewierał, znieważał, upokarzał? Tak, to był despota. Czy ktoś ze starych pruszkowskich kopał pod panem dołki? Poza parasolem nie. To byli fajni ludzie, dobrzy koledzy. No ale wychodzi na to, że głupi, bo jeżeli przynosił pan im kasę, i to wcale nie małą, a oni się słuchają jednego parasola, który pana nie lubi i odstawiają pana do żłobu. Bliższa koszula ciału. Jeżeli parasol był w zarządzie, to oczywiście był bliżej niż ja i Pruszkowscy chcieli przejąć moje interesy. Stałem się niepotrzebny, bo odrażniłem parasola. To było wystarczającym powodem, żeby mnie wyeliminować, tak jak Pershinga. A nie próbowano na przykład pozyskać pana do zarządu, żeby stał się pan jednym ze starych Pruszkowskich? Mamiono mnie tą obietnicą, z tym, że, tak jak powiedziałem, miałem zaciekłego wroga parasola, który przyjmował z uśmiechem pieniądze, ale jak się upił, to mi wymawiał różne rzeczy. I był wściekły na to, że w ogóle jestem, żyję, egzystuję. Czy ktoś, kto próbował wyłamać się z grupy i nie szedł na pasku Starych Pruszkowskich, był w jakiś sposób karany? Nie było takiej możliwości, żeby się wyłamał. Chyba, że skończył definitywnie z przestępstwem, przeprowadził się do innego miasta, zszedł w ogóle z pola widzenia. Ale wyższych rangą, na przykład kapitanów, jeśli chodzi o szefów podgrup i niższego stopnia szefów, to już starzy nie dopuszczali do tego, żeby tak swobodnie sobie zostawiali swoją pracę, swoją działkę i odchodzili. O zabawie i zabijaniu. Podobno odzyskaliście dla kogoś kolekcję znaczków, ale nie tę, o którą chodziło. No owszem, na początku lat 90. pracowaliśmy z Wojtkiem K dla pewnego Japończyka mającego biuro w metropolu. On wynajął mieszkanie na żoli Żoliborzu i żule z żoli Żoliborza ukradli mu klaser znacznej wartości. Wysłaliśmy tam Barabasza i niejakiego Kwiatka, aby zyskali ten klaser. Jakiś dziadek otworzył drzwi. Od razu Barabasz łupnął go pięścią w czoło. Dziadek w szlafroku wykonał fikołka. Potem jeszcze wytarł mu babcię. Wnuczek, cały roztrzęsiony, zorientował się, że chodzi o jakiś klaser i przyniósł swój. Jak my daliśmy ten klaser skośnemu, Japończyk uszalał z wściekłości. Mówi, kurwa, co to jest? a tam statki, motylki, małpki. Okazało się, że barabasz pomylił numery bloków, pomylił adresy i napadli na Bogu Ducha Winnego Dziadka. Jak bawiliście się we własnym gronie? Gdzie hulaliście? Najczęściej to było zakopane, między zdroje, hotel Gołębiewski i kołajkach. Pamiętam taką imprezę w Gołębiewskim, kiedy pruszkowcy przyjechali w kilka samochodów, kazali sobie stolik ustawić nad basenem, bo normalnie w restauracji nie mogli zjeść, bo tam plebs jadał, a bosowie muszą nad basenem. Potem kazali sobie przyprowadzić jakieś dziewczyny lekkich obyczajów. Poszli z tymi dziewczynami do pokoju. Oczywiście zaprosili dużo więcej dziewcząt niż mogli przerobić. Rano oczywiście też zaczęło się od alkoholu. Malizna kazał zrobić jajecznicę ze stu jajek, no i przynieśli mu te jajecznice ze stu jajek, po czym malizna wstał, powąchał i mówi Jedno śmierdzi po prostu to było rozrzucanie pieniędzy. Ile jednorazowo potrafili tak rozrzucić? Ciężko było policzyć, ale wtedy wydawali dwie walizki pieniędzy. Co takiego działo się w Dolinie Chochołowskiej, że w górach huczało o Pruszkowie? Była to również zabawa z fantazją. Wszystkie sanie w Dolinie Chochołowskiej przyjeżdżały po nas pod hotel. Pochodnie, wódka się lała strumieniami w saniach. Z łańską fantazją były wydawane pieniądze i jechaliśmy do Doliny Chochołowskiej. Tam było przygotowane ognisko, polane po lufie i z powrotem do hotelu. Nie żałuje pan tamtych czasów? Nie, nie żałuję. Ja już przeżyłem, co było wesołe. Dlaczego w latach 90. zaczęliście do siebie strzelać? A to była już taka bezwzględna eliminacja tzw. czarnych owiec przez starych pruszkowskich. Starali się wybić te czarne owce, wybić ludzi, którzy mogli źle wpływać na podporządkowanie całej polski gangsterskiej. Proszę opowiedzieć o swojej przyjaźni z Pershingiem. Pershing miał do mnie sentyment już na początku lat 90. Uważał mnie za charakternego faceta. On znał się na ludziach. Jakim był człowiekiem? Towarzysko, przy stole, przy wódeczce? To był bardzo prawy facet. Media wykreowały go na jakiegoś bandziora gangstera. Tak, oczywiście gangsterem był, ale nie bandziorem, bo to był człowiek, który nie chciał ludzkiej krzywdy. Kiedy uciekłem od starych pruszkowskich do Pershinga, mógł mnie nie przyjąć, żeby nie stawiać się starym, bo ja byłem wtedy dla nich solą wokół. A on wysłuchał moich racji i wysłuchał ich racji. I opowiedział się za tym, że sprawiedliwie jest tak, żebym ja odszedł i nie oddawał starym pieniędzy. Dlaczego go zabito? Całe lata dziewięćdziesiąte trwała walka zarządu Pruszkowskiego o władzę w gangsterskiej Polsce. Stąd najróżniejsze zgony, morderstwa gangsterów w całym kraju. Kiedyś już wyczyścili teren ze wszystkich i byli niekwestionowanymi przywódcami świata przestępczego w Polsce. Wyszedł z więzienia Pershing. Oczywiście był z nimi, grał w tym samym kierunku co oni, ale przeszkadzał, bo starzy nie mogli być jednymi władcami. On szybko się rozrastał. To był charakterny chłopak i młodzież ze świata przestępczego lgnęła do niego. O świecie biznesu i polityki. Jacy ludzie zabiegali o kontakty z Pruszkowskimi? Kto się chwalił wizytówkami, numerami telefonów do gangsterów? Jacy to ludzie? Ze świata biznesu. I polityki? Również. Jak wyglądały te kontakty gangsterskie z biznesmenami albo politykami? Klepali się po ramionach, pili razem wódkę? Tak, oczywiście. Ja w wielu takich sytuacjach uczestniczyłem, ponieważ dzięki dziennikarzom również byłem osobą medialną, podobnie jak Pershing, o którym wiele pisano. Wtedy, kiedy byłem na tak zwanej tapecie, każdy zabiegał o znajomości ze mną i stąd mnóstwo pieniędzy, które zarobiłem. Każdy właściciel grubej firmy chciał mieć mnie w swoim zarządzie, bądź gdzieś w pobliżu. Oczywiście w dobrej znajomości, w dobrej komitywie z nim. No i stąd lądowałem na różnego rodzaju ogniskach, rautach, bankietach organizowanych właśnie przez świat finansjery. Różnej klasy polityków można było tam spotkać, byłem im przedstawiany. Stąd znajomości z tego świata i tak każdy, kto był na jakimś wysokim szczeblu w grupach przestępczych, był zapraszany przez różnego rodzaju ludzi, którzy mogą później oferować za to jakieś profity. Oczywiście ja brałem bardzo potężne pieniądze za to, że mogli się ze mną kolegować. To jakaś taksa była? Nie, nie, to nie tak, bo by się obrazili. Ja po prostu byłem wynagradzany za to, że jestem w radzie nadzorczej bądź sprawuję nieformalną ochronę nad firmą. O, to była taka fajna bajka, bo masa ma tu swoje pieniądze zainwestowane. Na przyjęciach u pana redaktora Jerzego Urbana też pan bywał? Też. Jak pan się tam czuł? Jak ryba w wodzie. Wolałbym nie zagłębiać się w szczegóły. Czy inni goście wiedzieli, kim pan jest? Naturalnie, przecież byłem flagowym gangsterem. Na przyjęcia z udziałem polityków i biznesmenów z pierwszych stron gazet też byliście zapraszani, czy raczej był to świat, do którego nie mieliście dostępu? Zależy o jaki świat polityki chodzi. Jeżeli ten najwyższej półki, to nie, bo wiedzieliśmy, że jesteśmy persona non grata w takim towarzystwie. Natomiast jeśli chodzi o tą mniejszą politykę, to tak. Pan senator G. swego czasu należał do Pierwszej Ligi Politycznej, a jednak związki z grupą miał. To był wyjątek. Proszę o tym opowiedzieć. Pan G. przyszedł do Grupy Pruszkowskiej, bo chciał zrobić dobry interes. Chodziło o zwrot podatku VAT i szmugiel papierosów, co się wiązało oczywiście z działaniami Grupy Pruszkowskiej bądź innych grup nadgranicznych. Interes, który próbował rozkręcić pan senator, powodował krociowe zyski pod warunkiem, że Pruszków obejmie patronat nad tym i zastraszy wszystkie grupy, żeby nie napadały, żeby nie handlowały, ponieważ byłaby to już od tej chwili działka pruszkowa. No i spotkałem się z panem G na stacji benzynowej na polecenie Pershinga, ponieważ Pershing nie bardzo chciał rozmawiać z nim. Pan senator streścił mi krótko, na czym by miało to wszystko polegać. Ja streściłem Pershingowi. Pershing wyraził zgodę, żebym prowadził ten interes i tak się zawiązała spółka Italmarka. Skąd upano wówczas takie przekonanie, że interes z senatorem wypali? Gwarantem tego były osoby zaangażowane w to przedsięwzięcie. W firmie miał być były wicepremier. Prawo było specjalnie napisane pod ten interes przez wysokiego urzędnika resortu finansów. Ochroną mieli się zająć dwaj generałowie. Wszyscy ci ludzie, których wymieniam, byli przesłuchani w procesie i potwierdzili swój udział. Z tym, że mówili, że zostali wprowadzeni w błąd przez pana senatora, bo nie wiedzieli, jaki charakter będzie miało to przedsięwzięcie. A dużo pan na tym zarobił? No powiem tylko, że dostaliśmy jako firma Italmarka kredyt w wysokości 50 milionów nowych złotych. Dobrze pan zarabiał z Panem G, a jednak swoimi zeznaniami pan go utopił. Dlaczego? Ponieważ zdecydowałem się być świadkiem koronnym, a to był przestępca. W efekcie protokołu, do którego zeznałem, zamknięto 52 osoby, no i rozwiązała się cała sprawa Italmarki. A Ireneusz Sekuła? Jakie interesy łączyły Pruszków z tym politykiem? Żadne interesy. Po prostu był winny B, temu od Art B, pieniądze, które się później upomnieli starzy Pruszkowscy. Starzy Pruszkowscy po zamordowaniu Pershinga przejęli wszystkie jego interesy, łącznie z listą osób winnych pieniądze Bogusławowi B. Oczywiście, B by nie dostał żadnych pieniędzy od starych Pruszkowskich, bo oni chcieli te pieniądze pozyskać dla siebie. Stąd pan Sekuła postrzelił się dwa czy trzy razy w brzuch. Po mieście chodziła wersja, że się postrzelił, a w świecie gangsterskim, że strzelał słowik. Podobno grupa Pruszkowska szykowała sobie w resorcie budownictwa swojego człowieka, Wojciecha P. To był biznesmen, który miał bardzo rozległe kontakty biznesowo-polityczne. Grupa mogła tylko zyskać na tym, że on będzie wiceministrem budownictwa. Jak go pozyskano do współpracy? To był człowiek, który kochał mafię. Strasznie imponował mu świat przestępczy. Stąd jego zbliżenie do grupy, bardzo zażyły kontakty z kiełbasą i ze mną, no i w konsekwencji współpraca z grupą Pruszkowską. Potem pod presją starych pomagał im w interesach. Jakie mogliście mieć profity z obecności P w ministerstwie budownictwa? Inwestowaliśmy w jego przedsięwzięcia nasze pieniądze i powielaliśmy te kwoty. Kto wykreował Jacka Dębskiego na ministra? Wykreowała go grupa inwestorów powiązanych ze światem gangsterskim. Chodziło o inwestycję, bardzo dużą inwestycję wyremontowanie dużego polskiego stadionu. Wytypowali Dębskiego na ministra i przedłożyli taki projekt Krzaklewskiemu. Natomiast Krzaklewski w pierwszej wersji nie zgodził się na Dębskiego, coś mu przeszkadzało. Ale po reprymendzie, jaką dostał od pewnego biskupa, pan Dębski został ministrem sportu i ta inwestycja poszła. Jakie cechy musi mieć polityk, żeby był przydatny gangsterom? Musi być przydatny w zarabianiu pieniędzy, być elastycznym, współpracować z ludźmi, którzy go popierają, ludzie robią mu lobbying, a on się odwdzięcza interesami. Jacek Dębski był elastyczny? Był. To dlaczego go zabito? Dlatego, że nie oddał nie pieniędzy. Chciał go wykiwać. Może był za elastyczny? Jacy politycy przychodzili do mafii pruszkowskiej po pożyczki, finansowe wsparcie? Generalnie mam zasadę, że o politykach w ogóle nie rozmawiam. Tyle jest do zrobienia jeszcze w świecie gangsterskim, że skoncentrujmy się na tym. O lewych kwitach i usłużnych prawnikach. Porozmawiajmy zatem o Słowiku i jego słynnych chorobach. Czy rzeczywiście jego kręgosłup szwankował? czy po prostu Słowik miał świetnych adwokatów i lekarzy, którzy pomogli mu wyjść z więzienia. Jego kręgosłup szwankował w warunkach więziennych, natomiast kiedy został zwolniony, nie przeszkadzało mu to nosić skrzynek z alkoholem, bo akurat były chrzciny jego dziecka. Jak to się dzieje, że gangster, który siedzi w więzieniu, dostaje nagle papiery, że jest tak strasznie chory? To jest kwestia doboru adwokatów. Czy wiedzieliście do kogo iść i kto ewentualnie złamie zasady etyki obowiązującej prawników? O jakiej etyce mowa? Przecież nie ma takiej etyki. Nasi adwokaci, którzy się zajmują kryminalnymi sprawami w grupie Pruszkowskiej, to, jak sama grupa podczas różnych libacji alkoholowych mówiła, prostytutki prawnicze, bez żadnej moralności. Za pieniądze zrobił wszystko, co grupa każe. Chyba to nie jest dziwną rzeczą, że adwokaci nosili fałszywe zaświadczenia, fałszywe diagnozy lekarskie. Czy to była jakaś wąska grupa adwokatów, czy kancelaria adwokackie? Jak trafialiście do tych ludzi? To jest bardzo szeroka grupa adwokatów. Oczywiście ja tutaj nie mówię o wszystkich adwokatach, ponieważ znam szereg ludzi zajmujących się prawem, którzy są w porządku. Ale są i czarne owce, zresztą ujawniły się w procesie pruszkowskim. Adwokat Pershinga, który bardzo chciał mu dogodzić i przyniósł mu nawet dywan perski do więzienia, to był jeden z tych adwokatów, o których rozmawiamy w tej chwili? To są wszyscy adwokaci broniący mafii pruszkowskiej, bo chyba nie sądzicie, że adwokat nie wie, kogo broni. Czy grupa korumpowała policjantów, prokuratorów, polityków? Oni się sami korumpowali. Po prostu chcieli zarabiać pieniądze, no a grupa dysponowała potężną kasą. My, jeśli robiliśmy interesy, a nie kręciło się około 100 tysięcy dolarów, to w ogóle nie podchodziliśmy do tego. Co znaczy, sami się korumpowali? Dam przykład z dyskoteką Planeta. To kosztowało paręset tysięcy, żeby taką dyskotekę rozkręcić, ale po kilka procent dostali ludzie, którzy pomagali nam w tym. Notable miejsce. Mówię tutaj o ratuszu właśnie. Jakie pieniądze wchodzą wtedy w grę? Parędziesiąt tysięcy złotych. Dla mnie to nie są nieduże pieniądze, natomiast dla tych ludzi to była wielokrotność ich wypłaty miesięcznej. To już było coś. Inwestowaliście też w nieruchomości, czyli przetargi były fingowane? No, oczywiście, przecież to jest nasze życie codzienne. To się do tej pory dzieje. Czy bezkarność grupy Pruszkowskiej, właściwie przez całe lata 90. wynikała też z korumpowania ludzi, którzy byli odpowiedzialni za porządek? W momencie zagrożenia używano różnych sprytnych metod na wychodzenie z kłopotów. Miało się układ w policji, w prokuraturze, z dobrymi prawnikami, także z sędziami. Mecenas Słowika raz przyszedł z panią prokurator z okręgówki, raz przyszedł z panią sędzią. Takie kolorowe, ciekawe postacie. No i jeżeli była jakaś sprawa do załatwienia, to jak uważacie? Jak to się załatwiało? Gdzie z nimi przychodził? Do dyskoteki, do mnie, do planety. I o zgrozy ci ludzie byli zafascynowani tym światem, naszym światem. Ale to się mogło podobać, bo to było bogactwo. Wystawiałem butelki najlepszego alkoholu, za który nie kasowałem pieniędzy. Jak oni się potem odwdzięczali za taką hojność? Po prostu byli elastyczni. Jeżeli była prośba o coś, na przykład wyjście za resztę słowika, gdzie w ogóle nie powinien wyjść, a my już wiedzieliśmy wcześniej, że najpierw wyjdzie słowik, potem wyjdzie wańka. Można mnożyć takie przykłady, ale to nie ma sensu. Czy grupa ujmowała się za ludźmi, którzy mieli kłopoty? Istniał fundusz specjalny na wykupywanie? Nie potrzeba było mieć takiego funduszu, bo każdy miał dużo pieniędzy i w każdej chwili tyle kosztowało i jest składka, nie ma problemu. Adwokaci, którzy bronili członków grupy, jakie są ich honoraria, że są gotowi do takich poświęceń, że korumpują prokuratorów, sędziów. To są potężne honorarie. W tej chwili stała grupa adwokatów bazuje na zorganizowanych grupach przestępczych. Wyciągają potworne pieniądze. Wiem na przykład, że pan K., który bronił do pewnego czasu Ryszarda P., zażądał chyba na drugą, trzecią czy czwartą ratę 40 tysięcy dolarów. O kretach koronnym i przyszłości. Jak pan został agentem policyjnym? W 1994 roku pozyskał mnie człowiek, bez którego byłoby niemożliwe zlikwidowanie grup przestępczych. To był pan Piotr W. Był znakomitym fachowcem i bardzo go poważam jako policjanta. Ale złożył pan zeznania, które go obciążyły. Zresztą prawdziwe. Zrobił pod koniec swojej działalności w policji parę dziwnych kroków, nadużywał alkoholu. Generalnie uważam go za dobrego policjanta i żałuję, że tak się stało, że musiałem złożyć zeznania. Ja absolutnie nie byłem tym człowiekiem, który chciał te zeznania składać. Pan Wu chyba komuś zaszkodził. Kiedy Piotr Wu był u Pana w domu w Komorowie, prywatnie, po alkoholu, czy prawdą jest, że Pan wtedy telefonował do senatora G z prośbą o pomoc? Kiedy już wyszedł, senator przyjechał z jakimś dziennikarzem telewizyjnym, który nakręcił to zdarzenie, za co wziął 10 tysięcy złotych. Za fatygę. Jak Pan ocenia tę przysługę zrobioną przez tego dziennikarza? Telewizyjnego, jak pan powiedział. No, przysługa, jak przysługa. Jest przysługa, grosiki dostał. No i w porządku wszystko. Jak współpraca z policją przekładała się na pana relacje ze starymi Pruszkowskimi? Czy oni nie podejrzewali, że mają przy boku Kreta? Nie, nie, ponieważ pan W. będąc później w zażyłych, mocno zażyłych kontaktach ze mną, też nie opowiadał mi, kto jeszcze w grupie jest Kretem. A byli inni? Oczywiście. Każdy wysoko postawiony w grupie musiał mieć oficera prowadzącego, bez tego siedziałby w areszcie. Upada mito mafii grupa konfidentów taka jest prawda. Co takiego się stało, że mając właściwie wysoką pozycję w grupie i tylu ludzi na swoich usługach, zdecydował się pan zostać kretem, a potem świadkiem koronnym? W 1994 roku grupa Pruszkowska przybrała zbyt agresywny charakter. Nie liczono się z życiem ludzkim nie podobało mi się to. Kiełbasie też nie. Ani ja, ani Wojtek K. nigdy nie przekroczyliśmy pewnej bariery, pewnej granicy. Ale broń mieliście. Tak, oczywiście. Jak się ma broń, to zawsze łatwo jej użyć. Niekoniecznie do strzelania w głowę. My bardzo dobrze strzelaliśmy. Zresztą uczył nas pan major Wojska Polskiego, szef strzelectwa w Polsce. Gdzie pobieraliście lekcje? A to różnie. Na strzelnicach wojskowych, w rembertowie, na Wad. To było fajne, bo żołnierze nam salutowali, potem łuski zbierali, po piwo latali. Wracając do powodów, przez które odwrócił się pan od kolegów. Zaczął się już wtedy rozpad grupy Pruszkowskiej. Zostałem aresztowany i na 9 miesięcy straciłem z oczu światek przestępczy. Kiedy wyszedłem, Kiełbasa już był w konflikcie ze starymi, a za chwilę w konflikcie również z Rympałkiem. Bał się pan o swoje życie, czy po prostu nie podobało się panu to, że giną ludzie? Po prostu bałem się, żeby nie wymknęło się to spod kontroli policyjnej, a policja już deptała grupie po piętach. Z tym, że to jeszcze była w tych latach głupia policja, takie dreptanie w miejscu, postanowiłem pomóc im w pracy. Stąd moja współpraca z policją. Może zaczął pan sypać, bo zabito persinga i pan miał być następny w kolejce? Strzelając do persinga złamano pewne zasady. No i stąd też może delikatnie wpłynęło to na moją decyzję, żeby zostać świadkiem koronnym. Mogłem się zdecydować na wojnę ze Starym Pruszkowem, mogłem ją wygrać lub przegrać, ale mogłem zatwić to w inny sposób i ten drugi sposób wybrałem. Generalnie na moją decyzję wpłynęło to, że zostałem zaatakowany przez Grupę Pruszkowską, chciano zabić moją rodzinę, krzyczano za moimi dziećmi, że jestem konfidentem. A całą tą wrogą robotę wobec mnie zrobił parasol, który cierpiał na jakąś manię wielkości i dla niego zawsze było przeszkodą, że byłem silniejszy, że byłem sprawniejszy, że byłem inteligentniejszy od niego. Jak rodzina przyjęła wiadomość, że został pan koronnym? Myślę, że z ulgą. nie przeszkadzało to, że byłem gangsterem. Moja żona była z daleka od tego. Mój dom to nie był azyl. Ja tam nie robiłem żadnych przyjęć gangsterskich. Nawet ochroniarze starali się jak najmniej wchodzić do mojego domu, tylko czekali pod bramą na mnie. Domofonem dawali znać, że są, a ja, że schodzę. Musieliście teraz opuścić swój ekskluzywny, wygodny dom. Dla żony i dla mojej rodziny ten dom nie stanowił takiej wartości. Wartością jest to, że jesteśmy rodziną, że ja zajmuję się normalnym biznesem, że nie jestem gangsterem, że nikt nie wpadnie do domu, nikt nie obudzi mnie kałasznikowym. A czy dzieci wiedziały, czym się pan wcześniej zajmował? No tak, były dziećmi nastoletnimi. Poza tym były nagabywane w szkole, że mają ojca gangstera. Rówieśnicy im dokuczali. Prosimy o skomentowanie wyroków, jakie zapadły po procesie Pruszkowskim. Chcecie mnie rozdrażnić? Pana pierwsza reakcja po ogłoszeniu wyroku. No, byłem wściekły. Byłem wściekły, że tak się dzieje. Bo to jest tak. Sąd daje mi wiarę, ale nie wierzy w rzeczy, które zrobili przestępcy. No, to jest takie trochę paranoiczne. Jak traktowali pana w sądzie dawni koledzy? Śmiechem, minami. Ja byłem cały czas związany z tym światem przestępczym. Całe życie. Ja się trochę źle czułem, bo nie można w trzy lata całkowicie się zmienić. W tej chwili uważam się za zupełnie innego człowieka niż na początku procesu, ale całe życie byłem gangsterem i przeszkadzało mi to, że jestem dla nich frajerem. W tej chwili nie robię sobie z tego nic, bo nie ma to żadnego znaczenia dla mnie, czy oni uważają, że jestem frajerem, czy gitem, czy fajnym facetem. Poza szacunkiem ze strony starych Pruszkowskich, co pan stracił w związku z tym, że zeznawał jako koronny? Co straciłem? Majątek, potężne dochody. Dużo straciłem, ale nie żałuję tego. A co pan zyskał? Spokój i szacunek rodziny i szacunek ludzi, z którymi pracuję. Co będzie z panem dalej po zakończeniu tych śledztw, które jeszcze się toczą w prokuraturze? Będę sobie żył gdzieś. Życie pokazało, że w biznesie poruszam się bardzo swobodnie. Wychodzi mi biznes, natomiast. No, ja będę miał już ochronę do końca życia, a celując we mnie to jest tak, jakby zabili funkcjonariusza w tej chwili. Jestem na tyle głośną osobą, medialną osobą, że to by się szerokim echem odbiło i na pewno moi wrogowie muszą o tym wiedzieć. I dobrze się zastanowią, czy warto zaryzykować dożywotkę lub 25 lat za mnie. Czy są w ogóle jacyś ludzie, którzy mogą panu jeszcze zagrażać? Starzy siedzą, przez jakiś czas nie wyjdą. W tej chwili jest bardzo duże zagrożenie, ponieważ struktura pruszkowska się odbudowała, a ja tutaj mówiłem, że nie boję się osób wyrachowanych. Natomiast jest sporo takich młodych wariatków, którzy po narkotykach chcą pokazać, prawda, jakimi są kowbojami. Ja myślę, że jednak ten wyścig między gangsterką a policją wygra policja i że w końcu obezwładni ten świat przestępczy. Ale póki co Pruszkowa się jeszcze nie dobiło. Jeżeli ja zeznaję o ponad tysiącu osobach, a jest aresztowanych pięćdziesiąt osób, no to jak uważacie? Gdzie reszta? Dalej te struktury działają. I to nie jest żadna młodzież, to jest w dalszym ciągu grupa pruszkowska. Za szybko sobie przypięto te gwiazdki i wężyki generalskie. Słyszał pan, jaka kwota chodzi za pana głowę? Tak, najpierw milion dolarów, potem dwa miliony dolarów. Ale nie wierzę, żeby ktoś wyłożył takie pieniądze. Może wcześniej, kiedy jeszcze nie zeznawałem, ale teraz, już po zeznaniach, jakie zagrożenie stanowię dla nich? Historia tajnej współpracy Masa przez lata prowadził podwójną grę. Był przecież szefem najsilniejszej bojówki pruszkowa i jednocześnie policyjnym agentem o kryptonimie książę. Piotr W. z centralnego biura śledczego, który go odwrócił to najmłodszy major w historii polskiej policji. Nominację otrzymał w wieku 34 lat. Obaj ryzykowali życie, to ich do siebie zbliżyło. Historia tajnej współpracy Piotra W. z księciem miała nieoczekiwany finał. Kiedy policjant i gangster byli o krok od męskiej przyjaźni, sytuacja wymknęła się spod kontroli. Obaj powiedzieli sobie o kilka słów za dużo. W tamtym starciu masa był górą. Zaraz został świadkiem koronnym, zaczął zeznawać przeciwko mafii oraz Piotrowi W. Policjant zapłacił wysoką cenę. Nielubiany przez niektórych przełożonych, oskarżony przez swojego agenta o próbę wymuszenia łapówki, trafił na sześć miesięcy do więzienia. Jedna z gazet napisała, że był w tyczku Pruszkowa, że przez lata pracował dla gangu. Piotr W. jest przekonany, że właśnie to uratowało mu życie. Jako dobry policjant, nie przeżyłby w kryminale pierwszej kąpieli pod prysznicem. Jego proces karny toczył się wiele lat i był tak tajny, że media nie znały nawet terminów kolejnych rozpraw. W 2010 roku zakończył się prawie pełnym oczyszczeniem z zarzutów. Jeden wątek skierowano do ponownego rozpatrzenia, ale policyjna kariera młodego majora legła w gruzach. Dziś przed sądem toczy się jeszcze kilka spraw, w których Piotr W. występuje jako świadek. Na korytarzach sądowych miała się z wieloma pruszkowskimi, których kiedyś ścigał. Nie ma w nich wrogości, niektórzy nawet okazują mu sympatię. W końcu przysłowiowy nóż w plecy wbił im ten sam człowiek. Nie chciałbym wrócić do policji. Rozmowa z byłym majorem policji Piotrem W. Podinspektor Paweł Sikora w serialu Odwróceni. To pan? Nie jestem tak przystojny jak Artur Żmijewski, którego gra. Pewna młoda pani adwokat zarzuciła mi ostatnio, że nawet nie jestem do niego podobny. Ale to nie przeszkadza moim kolegom, żeby wołali na mnie sikora. Widzi pan siebie w tej postaci? Podobieństw jest mnóstwo. Właśnie tak wygląda moja praca w policji: relacje z przełożonymi i pozyskanie masy na agenta. Wiele filmowych epizodów naprawdę się zdarzyło, ale widzę też różnicę. W walce z gangami byliśmy zdecydowanie bardziej zdeterminowani niż filmowe psy? Do połowy lat 90. skupialiśmy się jedynie na pojedynczych zdarzeniach kryminalnych. Nie ogarnialiśmy całości, czyli tego, że pozornie oderwane od siebie zabójstwa, napady i przemyty są dziełem tych samych ludzi, działających w ramach coraz lepiej zorganizowanych grup. Na wnikliwe analizy nie mieliśmy czasu, nie było rozpoznania, więc nie było sukcesów. Kiedy przyjrzeliście na oczy? W 1994 roku, kiedy z inicjatywy generała Adama Rapackiego powstały w policji pierwsze wydziały do walki z przestępczością zorganizowaną. Wtedy na dobre wzięliśmy się do gangów. Wkrótce powstały też grupy do zadań specjalnych. Policjanci pod przykryciem, czyli odkrywający przestępców, zaczęli przenikać do mafijnych struktur. Udało im się przeniknąć do Pruszkowa. Pruszkowscy byli wyjątkowo hermetyczną grupą. Wnikliwie sprawdzano każdego nowego. Telefonicznie rozpytywano, czy ktoś zaufany może potwierdzić, że zna gościa, że z nim pracował. Finał był zawsze jeden: Nie masz człowieku legendy, do lasu z tobą. Nikt przy zdrowych zmysłach nie chciał ryzykować. Wołomin też był ostrożny? Wołomińskich można było zakręcić. Nie byli tak dobrze zorganizowani jak pruszków. Odnosiło się wrażenie, że przestępczością zajmują się przy okazji, a nie zawodowo jak konkurencja. Z czasem jednak i oni stali się groźnym przeciwnikiem. Przestaliście się wreszcie dawać wodzić za nos? Musieliśmy pokazać siłę. Nasze pierwsze akcje z udziałem antyterrorystów były dla nich szokiem. Wpadamy kiedyś do drukarni, w której produkowano fałszywki. Policja na ziemię krzyczmy od drzwi. Goście leżą już z rączkami na głowie, a tu jeden próbuje negocjować. Panowie jakim prawem. My na to, że prawem kaduka. Staliście się bardziej skuteczni? Coraz lepiej ich poznawaliśmy. Wiedzieliśmy, kto jest kim, czym się zajmuje, jaka jest jego pozycja w gangu. Wreszcie rozpoczęliśmy działania ofensywne, stopniowo odcinając przestępców od źródeł sporych pieniędzy. No i sieliśmy ferment w grupach, bo gdy celnie uderzyliśmy, wszyscy głowili się, kto zdradził. Gangi miały swoich ludzi w policji? Rympawek miał w służbach kryminalnych swojego policjanta na pensji, który pomógł mu przy napadzie stulecia. Zrabowano wtedy ponad milion złotych. Kolejny skorumpowany policjant skierował wtedy śledztwo na niewłaściwe tory. Inni też mieli swoje źródła. A wy mieliście w gangach swoich agentów? Nie od razu, ale z czasem coraz więcej. Czekaliśmy cierpliwie, aby przestali się bać. W końcu współpracując z nami, ryzykowali życie. Jak udało się pozyskać do współpracy masę? W moim odczuciu on czekał na to. Miał już powoli wszystkiego dosyć, chciał zmienić swoje życie. Żona Jarka nie tolerowała gangserskich występów męża, tamtego środowiska. Miała coraz silniejsze poczucie zagrożenia. Masa powoli dorastał do decyzji, która zmieniła jego życie. Któregoś dnia się spotkaliśmy. W jakich okolicznościach? Obchodzono imieniny Zygmunta R., jednego z najważniejszych ludzi w Pruszkowie. Elita gangu jechała z restauracji do jego domu na Ostrobramskiej, aby tam dokończyć imprezę. Czekaliśmy na nich pod blokiem. Grzecznie odrzucili broń. Pełna kapitulacja. W komendzie na grenadierów, gdzie ich przesłuchiwaliśmy, masa trafił do mnie. Wtedy trwała w Warszawie prawdziwa wojna pomiędzy Pruszkowem i Wołominem. Wybuchały bomby. Płonęły lokale. Jak wyglądała wasza rozmowa? Działałem trochę po omacku na zasadzie, a nóż się uda. Widziałem, że Jarek się bał. W końcu wykrztusił, że właściwie może mi pomóc w wyjaśnieniu tła tamtych wybuchów. Mądra decyzja, powiedziałem. Obciążając Wołomińskich, osłabił konkurencję. Na swoich też zeznawał? Podczas pierwszych spotkań wielokrotnie podkreślał, że na kolegów nic złego nie powie. Ale i to się zmieniło. Jak? Dlaczego? Zaufał mi. Poza tym grupa niezbyt go lubiła, szczególnie wtedy, gdy masa zbliżył się do Pershinga, z którym zaczął robić legalne interesy. Pozostali chcieli, aby dopuszczono ich do nowego źródła pieniędzy. Na masę i Pershinga nałożono wysoką karę pieniężną za to, że nie dzielili się dochodami ze spółki z politykami. Wykorzystałem dogodny moment, ryzykując własne bezpieczeństwo. Także życie, bo przecież gdyby pruszkowscy chcieli odpalić masę, na przykład za zdradę, to nie przeszkadzałoby im, że przy okazji także mnie ustrzelał. Najważniejsze było jednak jego bezpieczeństwo. Gdzie się spotykaliście? Z dala od wścibskich oczu. Na przykład przed warszawskim okęciem, w pobliżu magazynu koło przyjazdu kolejowego. Śmiesznie to wyglądało pełno krzaków, a obok wypasiony Mercedes, którym masa lubił jeździć no i mój wiśniowy, służbowy Polones. Auta stały dziupkami do siebie. Spotykaliśmy się przy warszawskim zoo, z tyłu na parkingu. Nikt się wami nie interesował? Raz wylegitymowała nas policja. Masa przyjechał na spotkanie z złotym Lexusem, jedynym wówczas takim autem w Warszawie. Tłumaczył, że przesiadł się z Mercedesa, żeby mniej rzucać się w oczy. No i tak się zakamuflował, że wypatrzył nas radiowóz. Pruszkowscy domyślali się, że Masa to kret? Część z nich z pewnością tak. Któregoś razu Jarek stracił czujność i zobaczyli nas razem jego koledzy. Wtedy właśnie powstała legenda, że jestem jego psem, że on mnie kupił. Musiał się szybko uwiarygodnić, ale nie mogłem mu dać żadnego przecieku. Bardzo chciał, ale uznałem, że to jego problem. Roztoczono nad nim parasol ochronny? Były takie plotki, ale to nieprawda. Kiedy popełnił przestępstwo, trafiał za kratki i musiał radzić sobie sam. Jego odwrócenie było długim procesem. Nie stał się uczciwym człowiekiem w ciągu jednej chwili. Do dziś część policyjnego środowiska uważa, że masa mógł mieć związek z zabójstwem swego przyjaciela, Wojtka K. W jednym z wywiadów prasowych Jarek przyznał się jedynie do przekazania zabójcy broni, z której strzelano. Są jednak tacy, którzy twierdzą, że przekazał także polecenie od zarządu, by kiełbasę zabito. Czy masa był w niebezpieczeństwie? Raz próbowano go zabić. W pobliżu jego bloku wybuch samochód pułapka. Masa ocalał tylko dlatego, że tamtego dnia kierowca nie zaparkował jak zwykle pod samą klatką, bo dojazd był oblodzony. Jarek zabrał reklamówki z zakupami i szedł do domu, gdy nastąpił przedwczesny wybuch. Kiedy opadł dym, zobaczono go osmolonego. Z reklamówek pozostały tylko uchwyty. To prawda, że miał zginąć zaraz po pershingu? Byłem pierwszy, który mu o tym w oczy powiedział. Potem nasze drogi rozeszły się na zawsze. On został świadkiem koronnym. A mnie oskarżono o poważne przestępstwa. Przez swojego agenta Masę pół roku spędziłem w więzieniu. Do dziś trudno mi zrozumieć, dlaczego Jarek wywrócił do góry nogami całe moje życie. Masa uważa, że pan go zdradził. On to tak odczuwał, ponieważ po pięciu latach naszej współpracy był przekonany, że jesteśmy przyjaciółmi, że będę go krył niezależnie od sytuacji. Tymczasem byłem przede wszystkim policjantem, a on moim agentem. Nie mogłem przymykać oczu na przestępstwa, które popełniał. W grudniu 1999 roku przyjechałem do jego domu, do Komorowa, żeby go zatrzymać. Według Jarka to była zdrada. Wyjaśnijmy to wreszcie po latach, o czym niejednokrotnie zeznawałem w różnych sprawach. Był on tylko narzędziem policji, tak samo jak inne narzędzia pracy operacyjnej. To, że byliśmy przyjaciółmi, to jest jego subiektywne odczucie. Z ostatnich jego wypowiedzi medialnych odnoszę wrażenie, że prawda wreszcie do niego dotarła. Co do przestępstw popełnianych przez masę, to w CBS przesłuchaliśmy mężczyznę z półświadka, pokrzywdzonego przez niego. Masa pożyczył mu sporą kwotę na rozwój firmy. Potem normalnie go haraczował, żądając wielokrotnie więcej niż mu pożyczył. Kiedy ten odmówił, masa wysłał do niego Pruszkowskich i bandę z Mokotowa, która strasznie go obiła. W tym czasie, gdy prokurator słuchał jego zeznań, ja pojechałem zatrzymać masę. Nie mógł tego zrobić ktoś inny? Chciałem to zrobić osobiście, bez udziału antyterrorystów. Sądziłem, że tak będzie uczciwie i wobec niego, że to mu się należało. W końcu dla mnie pracował. Uważam po latach, że to był błąd, za który do dzisiaj płacę. Nie chcę rozwijać tego wątku. Powinien to realizować ktoś inny inna jednostka PZ, komendy głównej policji. Nie próbował pan go ostrzec przed planowanymi ruchami policji? Ostrzegałem go jedynie przed pruszkowskimi, którzy chcieli go zabić. To było kilka godzin po śmierci Andrzejaka Pershinga. Nigdy nie widziałem masy tak przerażonego. Chodził w kamizelce kulodpornej. Powiedziałem: Teraz ty jesteś pierwszy na liście. Trzeba zrobić wszystko, żebyś przeżył. Jarek był tak zdesperowany, że poszedł na całość. Wkrótce został koronnym, pogrążając wszystkich, z którymi pracował. Pana także. To był dla mnie cios poniżej pasa. Dowiedziałem się później, że do takich zeznań namówili go moi dwaj przełożeni. Do czasu procesu nie mogłem się z tego otrząsnąć. Po wieloletnim, kilkunastoletnim już procesie mam na ten temat nowe spojrzenie. Po zapoznaniu się z aktami sprawy przeciwko mnie, a także zeznaniami świadków, wiem, że to, jakoby mieli pogrążyć mnie moi przełożeni, to jest następna bajka świadka koronnego Jarosława S, jak zwykle masa obarcza odpowiedzialnością innych, tym razem moich przełożonych, a sam nie jest w stanie przyznać się do swoich decyzji. W świetle materiałów zebranych w sprawie, jak i zeznań tych rzekomo pogrążających mnie dawnych przełożonych, stwierdzenia Jarosława S. są w moim odczuciu mało wiarygodne. Co zrobiła prowadząca śledztwo prokuratura? Postawiła mi szereg zarzutów, z których najpoważniejszy to usiłowanie żądania korzyści finansowej od masy w zamian za przekazanie ostrzeżenia o planowanym zatrzymaniu go przez policję. Rzekomo chciałem od niego 10 tysięcy dolarów. Jak było naprawdę? Moja sprawa karna przed sądem wciąż trwa, dlatego nie mogę mówić o szczegółach. Nie chcę narazić się na zarzut, że poprzez media próbuję wpływać na wymiar sprawiedliwości. Cierpliwie czekam na wyrok. Wierzę, że sprawiedliwy. W tej kwestii nadal nie mogę się wypowiadać. Sprawa nadal jest w toku. Jak zachowali się w śledztwie pana przełożeni, jeden z nich zeznał, że mafia pruszkowska kupiła mi zielonego poloneza i odkurzacz Rainbow. To już była wyjątkowa perfidia. Przełożony doskonale wiedział, że to jego znajomy, a nie mafia Pruszkowska, namówił mnie na zakup odkurzacza, który spłacałem bankowi przez dwa lata. Ten przełożony, wykazujący się absolutną perfidią wynikającą z zazdrości, nigdy nie był w gronie przełożonych, o których zeznawał świadek koronny. Major policji trafił do więzienia. Na całe sześć miesięcy. Stopniem służbowym byłem równy dyrektorowi aresztu, więc nie musieliśmy sobie salutować, ale było minęło. Do dzisiaj zastanawiam się, czego tak naprawdę obawiał się były gangster, a obecny świadek korony Jarosław S., gdyż wiem, a życie to potwierdziło, że izolacji obawiał się najbardziej w życiu. Mało śmieszna historia. Cały mój świat wywalił się do góry nogami. Nie zapomnę chwili, gdy zamknęła się za mną więzienna brama. Po prostu szok. Miałem pod celą takie towarzystwo, jakie przez lata wysyłałem za kratki. Więźniowie wiedzieli, że obok w celi siedzi pies, który mocno kąsał. Na moje szczęście jedna z lokalnych gazet napisała, że, będąc policjantem, pracowałem dla Pruszkowa, że byłem członkiem grupy. Dzięki temu recydywiści zostawili mnie w spokoju, niektórzy nawet okazywali szacunek. Ogoliłem głowę, założyłem drelich. Służba więzienna nie wiedziała, co ze mną zrobić, więc najpierw, dla własnego bezpieczeństwa, trafiłem do pojedynczej celi dla niebezpiecznych przestępców. Doszło do konfrontacji z masą? Widzieliśmy się dwukrotnie w prokuraturze. Najpierw podtrzymywał swoje zeznania, które mnie obciążały, ale, następnym razem, mówił zupełnie co innego. Że żądania łapówki nie było? Generalnie zasłaniał się niepamięcią, tłumacząc, że jako świadek koronny zeznaje w wielu poważnych śledztwach i procesach karnych, a ta moja sprawa jest naprawdę mało istotna. Wyraził zdziwienie, że postawiono mi zarzuty, wsadzono do celi, bo, jak to określił, cała ta historia powinna się skończyć jedynie postępowaniem wyjaśniającym w policji. Na co liczył? Na przebaczenie? Tego nie wiem, ale wtedy podczas tej drugiej konfrontacji pomiędzy nami zapanowała taka atmosfera jak kiedyś, gdy musieliśmy chować się po krzakach. Prosiłem go, żeby na siebie uważał. I wielokrotnie słyszałem, że w kryminale za odpalnie Jarka pruszkowcy są gotowi wyłożyć milion dolarów. Mijają lata, żal do masy pozostał? O te sześć miesięcy w areszcie tak. Trudno coś takiego wybaczyć. Ale przeżyłem, oprzytomniałem, nie dałem się złamać. Moja rodzina nie była tak silna psychicznie, szczególnie żona i dwóch synów przeżyli koszmar. Dziś nie jest już pan policjantem. Odszedłem po 15 latach służby, której byłem wierny jak pies. Wprawdzie nikt mnie nie wyrzucił, ale wyraźnie dawano mi do zrozumienia, że sam powinienem odejść. Znalazł pan pracę? Na początku było trudno. Pobyt za kratkami to dla policjanta wilczy bilet. Nikt nie chciał mi zaufać. Dziś pracuję, zarabiam, z dala od gangów. Coraz mniej o nich słychać. Ale one wciąż działają, bo pieniądze leżą na ulicy i ktoś musi je podnosić. Dzisiejsze gangi są lepiej zakomuflowane niż pruszków, który lubił błyszczeć. Wróci pan do pracy w policji? Nie, nigdy więcej. Przez te kilkanaście lat poznałem ciekawych ludzi spoza środowisk wzajemnie się zwalczających czyli policji no przestępczych. Spełniam się zawodowo w nowych wyzwaniach, jestem zadowolony. Mam o wiele mniej ryzykowną pracę, w której za wyniki jestem lepiej doceniany zarówno finansowo, jak i w hierarchii korporacji, w której za wyniki jestem lepiej doceniany zarówno finansowo, jak i w hierarchii korporacji, w których pracowałem lub obecnie pracuję. Po odejściu z policji życie zaczęło się dla mnie na nowo. Wykorzystałem możliwości dalszego rozwoju, z czego bardzo skrzętnie korzystam. Aczkolwiek doświadczenie zawodowe, a przede wszystkim życiowe, jakie zdobyłem przez 15 lat pracy w policji.